I tym miłym akcentem na dzisiaj będziemy kończyć poszukiwania. Piękna bransoletka, pewnie warta parę tysięcy. Pewnie tak. Wlazłem pod ten pomost, co prawda bez desek, ale są mi pozostałości po tym, jak tutaj człowiek dreptał po tym pomoście. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Dzisiejszy film to poszukiwania. Poszukiwania na plażach nad jeziorem Jeziorak. Zaprosił mnie na tą wyprawę Łukasz, który prowadzi kanał Zwrot na Skarb i posiada też swój własny jachcik, który mu służy jako dom. W dzisiejszej naszej wyprawie też jest osoba, która zajmuje się nurkowaniem. To jest Marek. Marek z klubu. Cześć. Iowa. Iowa klub nurkowy. Iowa. Marku, co się spodziewasz podczas dzisiejszej wyprawy i nurków pod wodę? Na pewno będzie ciekawa przygoda, co się okaże, co się znajdzie, nie wiadomo, nie? Łukasz jest właścicielem tego oto jachciku. Witam Was serdecznie. Także to on nas zabiera dzisiaj na poszukiwania, no i na rejs, na przygodę. Łukasz prowadzi też kanał. Łukasz, powiedz, jaki kanał i o jakiej tematyce? Zapraszam Was serdecznie. Mój kanał nazywa się Zwrot na Skarb. Dedykowany jest właśnie żeglowaniu po naszych jeziorach szuwarowych, a niekiedy i morzu, bo i takie plany są w zamyśle. Ale dodatkowo także poszukiwaniu i czyszczeniu tych naszych mazurskich plaż. Także możecie wejść, zobaczyć, co ciekawego można znaleźć na takich zwykłych kąpieliskach małych, na które dojdziemy właśnie naszą łódeczką, ale także i wyspach, na które mało poszukiwaczy dostaje się właśnie ze względu na brak dojazdu. Także zapraszam Was serdecznie. Na dzisiejsze poszukiwania zabrałem ze sobą wykrywacz metali Xpedeus 2, który działa w technologii bezprzewodowej i aby go poprawnie użytkować w wodzie, musimy zamontować taki specjalny kabelek, którą jedną część montujemy do cewki, a drugą tutaj do panela. Dodatkowo w momencie, kiedy zanurzamy panel, musimy mieć połączenie, a do tego służą takie oto słuchawki kostne. A tymczasem Marek się wynurzył. Co tam, Marku, ciekawego? Nie wiem, coś takiego znalazłem, ale nie mam pojęcia nawet, co to jest. To jest, wiesz, co to jest? To jakaś świecąca... Sygnalizator wrań. Odwrotnie, jak go weźmiesz, to on był wieszany na żyłkę. I pewnie w środku jakaś coś fluo było, żeby lepiej wędkarz mógł widzieć. Dużo wędkarskich właśnie rzeczy wyciągnąłem już, nie? A to w tej twojej magicznej pustce, do której na chwilę zajrzymy, a później pokażesz... Ale coś tam się uży. O ludzie, trzymajcie, ile tego jest. Także zaopatrzysz nie jeden sklep wędkarski. Pewnie tak. Wlazłem pod ten pomost, co prawda bez desek, ale są mi pozostałości po tym, jak tutaj człowiek dreptał po tym pomoście. Jest i piątak, jeden grosz i dwie zrywki. Jedna od puszki, druga od puszki po bro. Są poszukiwania, ale też są awarie. Tak, jest warsztat wodny stworzony. Ktoś mi podpowiada, Łukasz, zmień na metalowe, bo ci w końcu pęknie. No i w końcu pękło. Drugi sygnał. Czy trzeci i pękło. Na ten moment mamy 40 groszy i ołów, także jest już spoko. Wybierając się w podróż jachtem, zawsze należy pamiętać, żeby wszystko ze sobą zabrać. Od dużej rzeczy po najmniejszą śrubkę, bo nigdy
nie wiadomo kiedy, co może się przydać. Tak jak w tym przypadku, kiedy Łukaszowi pękła rączka od sita. Nie, ciężarek owiany, haczyki. Pełno akcesoriów wędkarskich jest tam pozaczepianych, nie? O tą studnię? To jest taki kręg betonowy, nie? Jak w ogóle widoczność? 30-20 cm. Pierwsze wrażenie, to myślałem, że to naparstek, ale to jest niemożliwe, żeby taki gigant naparstek był. Jakieś sitko pewnie mosiężne, bo waliło dźwiękiem po uszach jak nic. A Łukasz w międzyczasie co znalazł? Gwóźdź taki długi, który zostawiłem, no i na ten moment mam 40 groszy, to poprzednie i nic więcej. Szukamy dalej. A tam za skroniec przepływa, widzicie go? Przyszedł, zobaczył, kto mu tutaj grasuje po jego terenie. Wlazłem tutaj między belki konstrukcyjne pomostu, no i od razu pierwszy sygnał, to zobaczcie, to gumka wędkarska z ołowianą główką. Niestety nie znalazłem w tym miejscu nic ciekawego. Kilka sygnałów, ale to same śmieciuszki. A to są skarby spod wody. Gwoździe były przy pomoście, a to pod wodą. Marek nas tutaj ograł, jeżeli chodzi o ilość znajdek. Zobaczcie, ile tego wszystkiego jest pod wodą. Tam, gdzie my nie możemy wejść, tam nurek robi robotę. O, jest i pieniądz. Jest i pieniądz. 20 groszy, które wcześniej mówiłeś. Błystki. A dużo takich gumek. Gumek. Łyżeczka. Łyżeczka. Jakaś folia. Koszyków chyba 2-3. Ktoś klucze zgubił, nie? Klucze też komuś wypadły. Błystka. No i to co mówiliśmy, kapsle i tutaj coś pieniądz. A i tu też jakiś jeszcze. I tu jeszcze, nie, tu myślałem, że i tu też. Wszystko związane, czy większość z wędkarstwem. Także zobaczcie, co znalazł. Ilość sygnałów pod wodą naszym. Ja nasze pokazywałem wam, natomiast zobaczcie, ile tutaj Marek wyciągnął. To jest masę różnych sygnałów. Skarby spod wody. Mogliście zobaczyć, co można znaleźć na suchym lądzie, w wodzie po pas, jak i też troszkę głębiej. Natomiast podjęliśmy decyzję, że kończymy tutaj poszukiwania i płyniemy na kolejną wyspę. Może tamta będzie dla nas bogatsza i ciekawsza. Dotarliśmy już na miejsce. Jesteśmy na wyspie tak zwanej Gierczak Mały. Jest to bardzo popularne miejsce wśród osób, które tutaj żeglują, czy spędzają czas na wodzie. Sumują na tej wyspie, kąpią się, robią ogniska, nocują i biesiadują. W związku z tym spodziewamy się bardzo, ale to bardzo dużo rzeczy w wodzie. A jak dużo, to za chwilę się przekonamy. Tam oto jest Marek, już
dał nura i wyciąga pierwsze rzeczy z wody. Taką oto szklaneczkę, nóż i też taki niezbędnik. O, jest ulon tutaj. Co wyciągnął? Co wyciągnął? Czapeczkę. Czapeczkę, także jest tutaj masę ciekawych rzeczy. Folia. Pamiętajcie, wbijajcie na kanał Łukasza, Zwrot na Skarb. Kanał, zapraszam. Kanał, który da wam bardzo dużą dawkę emocji, przygód i poszukiwań skarbu. Natomiast moje sygnały to złotówka, 50 groszy z wody i 2 grosze też z wody. Także dobrze się zapowiada. Dobrze się zapowiadają te poszukiwania oczywiście. A tymczasem u Marka. Co to było? Jeszcze na pobości cały komplet. Cały komplet. Nóż, widelec i łyżka. I to takie fajne. Możesz to jakbyś zabrał. Zabiorę, ja ci dołożę jeszcze. Tam dołóż do tego do czajniczka. Zestawu. Podejdziemy, zobaczymy co tam jeszcze ciekawego Marek wynurkował. A monetki jakieś? Nie, żadnej. Marek dorzucił do tych swoich znajdek lampkę. Prawie świeci. Nie, świeci jeszcze. No i komplet. To jakiś chyba okolicznościowy. Filiżankę do kawy. Także łyżeczkę od razu plastikową też wyciągnął. Takie cuda w wodzie. W wodzie i to nad jeziorem. Czy w jeziorze jeziorak. Kolejne sygnały to kolejne monety, 50 groszy, tutaj taka mocno zabrudzona złotówka, także widać, że tutaj przed nami ktoś nie zrobił dobrze roboty, a ta złotówka to z którego roku, zaraz zobaczymy, z 1946, także troszkę tu poleżała, ale się doczyściła. O, zobaczcie jak to pięknie wygląda. Coś krzyczałeś, Marku, jakiś okrzyk radości. No proszę. Piąteczka. Także gratuluję. I jest kolejna moneta z tak zwanym grynszpanem. Przyczyścimy zaraz. Pokażę wam, co to jest. 10 zł. Także wychodzi tutaj PRL, czyli dobry znak. Kilka dołków, jakieś zrywki, kapsle, no i 2 złote i tutaj jest 10 groszy. Także kolejne monety wpadają z tego, z tej wody do mojej kieszonki. I tym miłym akcentem na dzisiaj będziemy kończyć poszukiwania. Piękna bransoletka, pewnie warta parę tysięcy. Pewnie tak. Pewnie warta by była, jak byłaby prawdziwa. A natomiast jest wykonana ze sztucznych kamieni i mosiężnych elementów. Ale było blisko, serce zabiło, co? Biżuteria wpadła. Ten uśmiech mówi wszystko. Także też bym pewnie dostał przyspieszonej akcji serca. Jeszcze na koniec podziwiamy, zobacz. Pewnie warte parę tysięcy by było, jakby było oryginalne. A to nie jest pandurowe? Nie, chyba co? Nie, trudno powiedzieć, zobacz. Nie, bo to prosto. Kurde, a z daleka już myślałem, że pandorkę wyciągnęliście z pełną. A jak no ja nie mam się niestety czym chwalić. Ja mam całą garść aluminium, znalazłem jedną łuskę od sztucera. Znalazłem łyżeczek. Tego to mam tu sporo w kieszeni, także jakby komuś brakowało w domu, śmiało piszcie. Chętnie poddaję śruby, nie śruby, nakrętki, ogólnie śmietnik, ale pod tymi śmieciami wierzę, że tam są skarby, że nie ma co się poddawać i trzeba tu wrócić. Tak jest. Mało czasu. Tak, czas w tym towarzystwie niestety tak szybko zleciał, że to jest masakra. Jak mi powiedzieli, że już jest 17, to się za głowę złapałem.
a już czas skończyć poszukiwania. Dołożę jeszcze to, co znalazł Marek do kompletu. Zobaczcie, jak w komisie, jak w dobrym komisie. Takie oto skarby możemy znaleźć pod wodą. Wszystko, co tylko byście chcieli. Słonko zaszło za horyzont. Dla nas to oznacza tyle, że musimy kończyć na dzisiaj naszą przygodę i nasze poszukiwania. Odwiedziliśmy dwie plaże. Jak widzieliście, znaleźliśmy trochę monet, trochę wyciągnęliśmy śmieci. Oczyściliśmy troszkę te plaże. Natomiast Marek wszedł w toń i miał swobodę. Podczas nurkowania wyciągnął dużo sztuczców, jakieś niezbędniki, rzeczy, które są związane z mechaniką, klucze, szklanki. Cuda, wianki po prostu są pod tą wodą, a to wszystko gubili żeglarze, a my po nich to wyciągamy, sprzątamy. Także na dzisiaj kończymy naszą przygodę i płyniemy do domu. Udało się jeszcze dotrzeć przed wieczorem, także Łukasz mnie wypakowuje ze swojego jachtu. Niestety się żegnamy. Wszystko to dobre. Szybko się kończy. Także do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, Krzysiu. Ale żegnam je jedno dobro, a tutaj czeka drugie. Ewelinka i Hania. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.